Cześć kociaki, dzisiaj druga przypowieść filozoficzna. Jesteś jakaś blachara, lecisz na samochody ładne. Wsadzaliśmy nie do tej dziurki co trzeba. No i ja mówię, no co, co mi powiesz? I ona do mnie podchodzi tak blisko i mówi tak, policja! Już długo kombinuję z dźwiękiem na YouTubie, taki, żeby wybrać najlepszy. I brakowało mi takiego kabelka, który łączy kamerę i mikrofon. Już było kilka prób zrobienia tego dźwięku, już był mąż w sklepie, przywiózł kabelek, ale to był nie ten. Okazało się, że to nie taka łatwa sprawa, że nie wszystkie telefony są kompatybilne z tym mikrofonem. Przeczytałam sporo informacji w internecie, dokształciłam się pod względem wszystkich jetów, małych, dużych. Uparłam się, że naprawię ten dźwięk, więc wychodziłam właśnie na autobus. Mąż mi powiedział, na pewno się nie uda, trzeba jechać na Maltę. Ale wyszłam w jakimś takim stanie, że zobaczymy. Przynajmniej trzeba spróbować. Wyszłam bardzo, nie to, że pozytywnie nastawiona, taka otwarta do świata, nie wiem jak opisać to uczucie. Stoję na przystanku i mam tą maskę, oczywiście taką zdjętą, w jakimś takim stanie pustym. Nie miałam żadnej oceny sytuacji i niczego w głowie. I zdarzyło się coś takiego niesamowitego. Widzę, że z daleka idzie do mnie starsza pani Maltanka w masce. Już z daleka macha do mnie, żebym założyła tą maskę. Krzyczy i pokazuje do góry, do góry. I normalnie, jakbym reagowała z mózgu, że znowu mnie ktoś coś do czegoś przymusza, to bym jej powiedziała, spadaj, mówiąc grzecznie, tak? Ale coś, zanim się włączył mózg, po prostu włączyło się serce. I to było takie niesamowite. Ja nie przestałam widzieć nie jakiegoś wroga, tylko grzecznie moja ręka sama tą maskę naciągnęła do góry. Pokazałam jej kciuka, bo ona była dosyć daleko i założyłam tą maskę. I wtedy dopiero mi się włączył mózg. Boże, co ja robię? Przecież ja normalnie tak nie reaguję. Zawsze robię agresywnie. No nie agresywnie, ale wiecie, z takim mam wewnętrzny bunt, że nie będzie mi kazał ktoś. Następnie robi się jeszcze dziwniejsza sytuacja. Ta Maltanka się zbliża, ale nie przechodzi obok mnie, tylko widzę, że idzie centralnie do mnie i coś mówi. W ogóle nie wiem, przepraszam, w którą stronę patrzeć, bo mam tu kamerę i tu i nie wiem. Wiem, ona zbliża się do mnie i coś mówi, mówi, mówi. I ja znowu taka, mózg mi mówi, pewnie zaraz mnie będzie opierdalać za to, że nie miałam maski, bo ja non stop ktoś mi na to zwraca uwagę. Ale znowu taki hop, taka chwila, nie, spokój, nie ocenię tego, nie ocenię czegoś zanim to nastąpiło. Nie oczekuj tego negatywnego, bo ono się po prostu stanie. Staraj się być neutralny, no spróbuj nie oceniać nic. I ja taka uśmiecham się, ona do mnie podchodzi, podchodzi, no i ja mówię, no co, co mi powiesz? I ona do mnie podchodzi tak blisko i mówi tak, policja! Odwracam głowę, 2 metry za mną policjant. On też szedł i też się zbliżał i ona mnie chciała ostrzec. I ja się odwracam bez maski. Patrzę, że ten policjant w 2 metrach odwracam się, zakładam maskę. Odwracam się do niej i znowu jej tego kciuka pokazuję i mówię dziękuję. Dobra, wsiadłam do autobusu, przyjechałam do miasta po kabelek. No i mąż mi powiedział, że nie ma szans, bo już tam był. W tym sklepie, w tym, że nie ma takich końcówek. Znowu nie oceniam, nie oczekuję, że załatwię, nie załatwię. Idę swobodnie, lekko, nie oczekując nic, taką pustą przestrzenią. Niech się dzieje wola nieba. Wchodzę do tego sklepu. On mi oczywiście tłumaczy całą sytuację, on mi daje jedną końcówkę, przemierzamy, nie działa. Druga końcówka, nie działa. On bierze mój telefon, próbuje ten mikrofon podłączyć, no mówi, że nie działa. Robi się kolejka. Ja mówię, nie, nie rezygnuję. Przypuszczam, ludzie staje gdzieś w kąciku, mówię, czy mogę ja te wszystkie kable od pana poprosić i popróbuję sobie sama w kąciku. W kąciku sobie staję, też jeszcze zakupów miałam mnóstwo, te wszystkie torby kładę. A propos, w końcu zostawiam jedną torbę u niego. Ale nieważne. I zaczynam sama kombinować. Tak, połączę tak, bo tam 3 kabelki różne i można na różne sposoby łączyć. Nie udaje mi się. No i mówię tak, nie poddaję się, nie poddaję się. Zostaję, dopóki nie będę miała dźwięku w mikrofonie, bo nie chcę was molestować takim dźwiękiem jak z toalety. Wychodzą klienci, ja znowu do niego podchodzę i mówię, no słuchaj stary, no musimy coś wymyślić, bo ja bez tego dźwięku nie pójdę. Okej, znowu on bierze telefon i próbuje jeszcze inaczej połączyć. I skąd nazwa filmiku? Będziecie się śmiać. Pierwszy błąd, jaki robiliśmy, oprócz tego, że kabelek był zły, to fakt, kabelek był zły. Druga rzecz zła. Wsadzaliśmy nie do tej dziurki, co trzeba, w sensie okazało się, że obok jest w ogóle inna. To było pierwsze odkrycie, ok, odnaleźliśmy, że nie tam trzeba wkładać tego jetta, gdzie wiecie. Ale okazało się, że ta cała zagwozdka i ten błąd w ogóle z czego innego pochodził. I w tym momencie, kiedy ja widziałam, co było problemem, dostałam takiego puch, moje
mini-oświecenie będziemy to nazywać. Ja miałam telefon włożony w taki ochraniacz, taki plastikowy, zaraz Wam pokażę. O taki. Zwykłą ochronę. I się okazało, że przyczyną było to, że to blokowało dojście i te kilka milimetrów grubości brakowało, żeby zastykowało. I on mi mówi, wiesz o co chodzi? Że po prostu trzeba to zdjąć. Uchyliliśmy to i to wtedy weszło i zadziałało. I ja wtedy po prostu w mojej głowie takie po pierwsze taka wdzięczność, spokój, że się nie poddałam, że mi się udało, że nie trzeba było jechać na Maltę, że nie wyszłam za pierwszym razem, za drugim razem, że byłam uparta i w końcu razem nam się udało dojść do tego, że raz, że kabel nie taki, dwa, że wejście nie do tej dziurki wsadzaliśmy to i trzy, że była ta prezerwatywa. Ja to nazywałam prezerwatywą w filmiku, bo to jest taki plastik i to jest ochrona. Mi się to skojarzyło z takim wierszykiem, kiedyś zabawnym po rosyjsku. Zamieszczę go tutaj. On się rymował fajnie odnośnie zakochania i miłości, że człowiek jeden raz rozczarowując się, czy doznając jakiegoś bolesnego zawodu, zakłada prezerwatywę na duszę, żeby potem nic nie czuć. O, i światło zgasło. Ciekawe. Więc raz się coś nam nie uda, dwa się nie uda, trzy i my zakładamy tą prezerwatywę. Prezerwatywa to jest coś, co dzieli ciało od ciała, tak? Co jak gdyby nas chroni, ale jednocześnie wszyscy wiemy, że to nie jest to samo, nie? Jeżeli patrzyłabym na tą maltankę, która kazała mi założyć maskę przez prezerwatywę, przez folię, przez cokolwiek, to widziałabym w niej agresora, kogoś, kto chce mnie pouczyć, skrzyczeć. Ale ponieważ w tamtej chwili tego na sobie nie miałam, uśmiechnęłam się i to mnie uratowało prawdopodobnie przed mandatem. Być może gdybym niewystarczająco długo stała w tym sklepie i prosiła tego pana i kombinowała, to też bym po prostu wyszła i się poddała, bo bym uznała, że dobra, nie uda się. I ja pomyślałam, że zobaczyłam ludzi wszystkich w takich wielkich prezerwatywach. Że po prostu wszyscy chodzimy, o tak, cała nasza skóra, tu mnie nie dotykaj, tak do mnie nie mów, ja tego nie chcę czuć, ja tego nie chcę widzieć, ja żyję tak 10 lat, cierpię, ale nie chcę tego widzieć, że jest źle. Teraz jeszcze w czasie pandemii ciekawa rzecz się zdarzyła, bo oprócz tego, że my sami siebie często nie czujemy tego, co mamy w sercu, nie czujemy swojej duszy, swojego ciała, to my jeszcze teraz jesteśmy od siebie oddzieleni maskami albo też takimi szybami, na przykład w sklepie, nie? Macie plastikową teraz szybę. Jeszcze więcej, mało tego, że z sobą nie mamy kontaktu, to teraz jeszcze z innymi nie mamy kontaktu. Zobaczyłam też, że te dwa obozy, które się stworzyły, no przynajmniej tutaj w moim otoczeniu, takich ludzi, którzy są za maskami przeciwko, oni się niczym nie różnią. Jedni równie tak samo agresywnie każą założyć maskę, a drudzy tak samo agresywnie próbują ją zdjąć, ale wszędzie pod spodem jest ten sam strach. I poczułam, że to, co jedynie jest takie słuszne i właściwe, to jest po prostu no być w tym, starać się nie oceniając. I wtedy to jakoś idzie dobrze, lepiej. Jak wyszłam z tego sklepu już taka szczęśliwa, jeszcze się okazało, że w ogóle dostałam tą końcówkę za darmo. Pan powiedział, że to była taka sama cena, wymienił mi i nie musiałam płacić. Potem wyszłam i naprzeciwko, kilka metrów dalej, stał taki samochód super ładny, czerwony, ja się nie znam, ale jakiś taki starodawny, jakiś tam, ja nie wiem, kabriolet może. I tam siedział pan. I moje pierwsze takie odczucie, ale super, ale fajny samochód, że on tak rozwesela całą ulicę, no coś przyjemnego dla oczu. I mózg na chwilę mi powiedział, że no nie możesz mu zrobić komplementu, jeszcze pomyślisz, że ty jesteś jakaś belhara albo że go podrywasz. Ale na szczęście tego dnia mózgu nie słuchałam, tylko serca i po prostu rozpłynęłam się w takim szerokim uśmiechu, pokazałam panu kciuka, tak samo jak tej pani w masce. I on się też szeroko uśmiechnął. Potem jeszcze jechał, trąbił i pomyślałam, że taki krótki uśmiech, który jeden człowiek dał drugiemu, on być może też gdzieś pojedzie i przekaże komuś dalej. Autobusy
jeżdżą tu co 40 minut i nie patrzyłam się, kiedy mam następny, po prostu szłam na przystanek. Są nieraz szanse tak, że czeka 40 minut, ale jak widzicie, tego dnia czas mi sprzyjał, czy świat, i dosłownie w ostatnich krokach, kiedy dochodziłam na przystanek, podjechał też autobus. Jeszcze po drodze tam na jednym przystanku siedziała dziewczyna z różowymi włosami i też taka moja pierwsza reakcja, wow, jaka ona jest fajna, kolorowa, jak ona rozświetla to całe towarzystwo, ten szary przystanek. A mózg, różowe włosy, zniszczyła sobie, to jest niezdrowe, jak to jest wyzywający kolor, ja bym tak nigdy nie mogła, to mówi mój mózg. A moje serce mówiło, wow, jesteś fajna, jesteś ładna, jesteś oryginalna, robisz ten świat bardziej kolorowym. I też jej to przekazałam. Kiedy przyjechał autobus na czas, mi się przypomniało, że jeszcze chciałam kupić truskawki, bo tu się pojawiły truskawki. A na truskawki jeszcze trzeba kolejne 15 minut, bo one są za rogiem. I kiedy autobus się zatrzymał, kierowca wyszedł z tego autobusu, jakby zamknął ten autobus i powiedział, że odjeżdża za 15 minut, bo ma 15 minut przerwy. Wyobrażacie? Więc ja sobie pobiegłam po te truskawki. Wchodząc do autobusu, zgubiłam swój bilet, bo to jest bilet na tym samym, możesz wrócić, jeżeli się zmieścisz 2 godziny. Ja obszukałam wszystkie torby. Wiedziałam na pewno, że go mam, ale prawdopodobnie wywaliłam go wraz z rachunkami. No i byłam przygotowana na to, że kupię następny. Wyciągam mu te pieniądze, a on mówi, dobra, wskakuj. Takie kolejne mini błogosławieństwo. I być może dla kogoś to będzie zwykły dzień, nic się nie zdarzyło. Być może dla kogoś to będzie wow, ale miałaś szczęście i wszystko się zdarzyło. Tak naprawdę to jest ani to, ani to, bo to był po prostu dzień. I dzień, w którym udało mi się ani nie oceniać, a druga rzecz nie oczekiwać. I jak ani nie oceniałam tej pani, która szła, kazała mi założyć maskę, tej sytuacji z kablami, ani nie oczekiwałam, że będzie autobus na czas, że kierowca mi wybaczy brak biletu. Nie oczekiwałam tego, byłam spokojna. To wszystko się jakimś cudem ułożyło pomyślnie. Mam teraz kabelek, mam truskawki i dojechałam bez biletu. I to, nad czym będę pracować w najbliższym czasie, to nad tą prezerwatywą, którą chciałabym zdjąć z siebie, ze swojego ciała, ze swojego serca i ze swoich oczu. Ale w to, że przyleciał jej kuczek.